Tanto frío. Y tú decías que hace mucho frío. Está nevando, pero tampoco para tanto. Okay, I think we you can go with this car to the hotel and I will go and with my car and we'll the luggage and after. Yes, and yes. We will just meet downstairs. We have your hotel. We have your what time the half an hour? Half an hour. Half an hour.
Tío simpático, ¿eh? Faceta que se mete luego Selena con el piano que empieza. Ah, sí, que no sabía cuánto era. Claro, antes de esa faceta, ahí hay un ritmo, hay ritmo. ¿Tienes cuántas vueltas son? Claro, no está precioso, tío. Precioso. Y la parte de esa que hace.
La parte esa de lo alto que me dé. Por esto que sea un contra. Sí. Bueno, esto es algo súper especial porque es especial, sobre todo casual, ya que llevamos muchos años intentando, muchos años, me refiero a dos o tres años intentando, en este caso con el quinteto de cuerdas que pasó, inclusive con el maestro Carlos Piñana, y nunca se daba esa expectativa, nunca la podía crear. Hasta que gracias a un amigo que nosotros tenemos en común, se llama Raudel Betancourt, flautista en su momento que colaboraba en su proyecto, nos recomendó y nada, coincidimos y a partir de ahí creo que ha surgido una experiencia, yo creo que la experiencia más grande, más importante para mí, ya que es un instrumentista flamenco, yo lo considero flamenco, aunque sea payo para lo que es el mundo gitano, yo lo considero un mato flamenco, con una técnica exquisita y especial, y sobre todo con una formación académica, que eso es muy difícil encontrar en el mundo este de lo que es específicamente la música flamenca. Estuvimos en otra ciudad acá que se llama Lublin, ¿no? Y entonces ahí le dieron la posibilidad, me planteó, nosotros trabajamos con el quinteto, así que estos arreglos estaban preparados para quinteto de cuerdas, guitarra, con percusión y su hermano Curro Piñana, cantador, y le dieron la posibilidad de participar en la clausura de un festival, un concurso importante de guitarra que él ya había participado. Ese proyecto con la Sinfónica de Murcia, bajo la dirección del maestro Rodilla, y aquí nada, se nos dio de nuevo la oportunidad, y esto es fantástico, porque hemos dado con una orquesta de cámara de jóvenes que tienen mucha ambición, mucho interés por este tipo de música, ya que es un repertorio muy original, distinto, y nada, esperemos a ver cuál es el resultado del concierto, que yo creo que será espectacular, tengo mucha fe, estoy muy contento y muy deseo ya, ahora mismo, ya salir a escena para exponer esta música y a ver qué pasa por estos países tan fríos, a ver si lo calentamos con el flamenco. Thank you.
powiedzieć o tym projekcie, to po pierwsze wielka przygoda dla Orkiestry Akademii Beethovenowskiej, która pewnie w Hiszpanii jeszcze nie jest tak dobrze znana jak chociażby w Niemczech czy w Polsce. Wydarzyło się coś niezwykłego w momencie, kiedy dostaliśmy zaproszenie od z Impresariatu Stowarzyszenia Beethovenowskiego, pani Elżbiety Pendereckiej, do projektu właśnie z Carlosem Pinianą, ponieważ wszyscy wiedzą o Carlosie, znają Carlosa jako wielkiego wirtuoza gitary i od momentu zaproszenia podniecenie w zespole było bardzo wysokie. Na pewno właśnie dzisiaj jesteśmy po długiej, wyczerpującej próbie i tak na gorąco to, co mogę powiedzieć, to, co mi się nasuwa, to sam fakt pewnego dialogu kulturowego, który wynika z tej przepaści. Właśnie mówiłem do Carlosa, że przyjechał do Polski, żeby zobaczyć, jak to faktycznie jest trudne, bo na pewno znaczy jestem pewien, że w krajach latynoamerykańskich ta muzyka sama przez się rozumie i sama się gra.
niesamowitym dla mnie jest, dla orkiestry, jest zderzenie właśnie kultury. W momencie, kiedy jesteśmy przyzwyczajeni do grania muzyki klasycznej, czy nawet z jakimiś małymi odstępstwami, to w momencie, kiedy podchodzimy do muzyki flamenco, zauważamy, że materiał nutowy, jak i w ogóle nuty, są czym jest, ten materiał jest czymś, co bardzo przeszkadza w rozumieniu tej muzyki. Rozmawiałem też z perkusistą, który powiedział, że tak na sprawę nuty wszędzie przeszkadzają, w każdego rodzaju muzyce, żeby pojąć faktycznie, żeby znaleźć to, co między tymi nutami jest. W wypadku flamenco no jest to bardzo, i tego projektu jest to wyjątkowo dotkliwe dla nas muzyków, ponieważ są miejsca, które nas po prostu najzwyczajniej paraliżują z powodu też wizualnych historii, które są zapisane w nutach. I moim zdaniem one przeszkadzają, ponieważ były też sytuacje takie, że Armando kilka razy śpiewał nam jakąś rzecz, którą łatwiej jest powtórzyć nawet z ekspresją, którą on, przy tym kolorze skóry, który ma, przy tej ekspresji, którą on wyraża, która jest, on jest akurat z Kuby. Dużo łatwiej nam jest w tym momencie pojąć tą muzykę i tym bardziej widzimy, że te nuty nam bardzo przeszkadzają, ale mam nadzieję, że już jutro nie będziemy bardzo na nie zwracać uwagi, a wypełni się te wszystkie, cały materiał jedną tylko muzyką. Taką drugą duszą.
trochę tak, fenomenalnym jak flamenko. Tak. Co oni o tym myśli? Że też się tak zraniony czujesz jak my tutaj wszyscy, grając te wszystkie połamane rytmy i piękne melodie? Tak, nie, pierwszy raz w życiu bierzemy udział w takim projekcie, ale myślę, że może nie ostatni. To tyle, to wszystko, co mam do powiedzenia. Nie, ja uważam podobnie, czuję się tutaj świetnie. Wspaniała muzyka, bardzo gorąca, bardzo od serca. Do nas bardzo trafia. Po prostu śnieg się topi, świeci słońce. Nasze serca płoną. Tak, wręcz tak. Z przyjemnością więcej takich projektów, programy. Nie sądzicie? Chciałabym. Ubierzemy się pięknie na koncert. Będziemy też znakomicie wyglądać, oprócz tego, że cudownie grać. Stycznia o godzinie 18 w Poznaniu znakomite wydarzenie. Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Flamenco Project. Szał na scenie absolutny. Carlos. Zapraszamy. Zapraszamy. Mówimy Carlos wszystkim. Też zaprasza, prawda? I machamy na koniec do wszystkich, którzy oglądają. Thank you.
Entonces, ahora mismo nos dirigimos a la aula universitaria donde vamos a hacer el concierto en la Filarmónica Constanza. Nos está acompañando la persona que el contacto que tenemos aquí. Y estamos un poco sorprendidos por el frío que hace. Pero bueno. Especialista en compás de amalgama. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eso adaptado a templanza significa soleá. Que no sé por qué la has puesto templanza, no sé. La orquesta le tiene un terror a ese tema que es. Vaya, pero terror ese tema. Y entonces me estoy convirtiendo en el primer director negro, origen cubano, que pisa los teatros polacos. Nada más y nada menos que dirigiendo flamenco. O sea que esto es una mezcla, esto es un cóctel espectacular. Acompañado Pablo, consejo del Conde de Montecristo, el maestro Orengo, Miguel Ángel Orengo, ¿qué? Trípode. Trípode, dicen el trípode. Trípode. El trípode con un machacador de nueces en la punta, dice. Y aquí otro, Miguel Ángel Orengo. A mi izquierda, Robert Refor.
Thank you.
Volvés otro bis más. Esto no tiene fin. Otro bis. 2 horas y media de concierto y más, dices. Gracias. Muchas gracias.
Thank you.